it up. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień wyjazdowy. Wyjeżdżamy właśnie ze Lwowa do Nowego Rozdołu. A dlaczego wyjeżdżamy? A wyjeżdżamy dlatego, że we Lwowie jest po prostu nie do wytrzymania. Jest tak gorąco. Jest po prostu... 36 stopni było. Tak. I zero wiatru. Samochód był, słuchajcie, nagrzany pewnie do 50 stopni, tak na lekko. Jedziemy do Nowego Rozdołu, żeby tam sobie odpocząć, posiedzieć sobie nad jeziorkiem, napić się, zjeść, ogólnie tak spędzić fajnie czas. Również was zabiorę dzisiaj nad jezioro, które kiedyś było takim miejscem turystycznym. Barwinek się nazywa. Ja tam jeździłem z moją mamą, z moją ciocią, z Tanią, z Władkiem, moim rodzeństwem trzydecznym, właśnie tam nad jeziorką. Tam był taki kurort, można było tam sobie wykupić nocleg i można było sobie tam spać nad tym jeziorkiem. Ogólnie jest dookoła piękny las, więc chcę wam pokazać to piękne, urokliwe miejsce. Mam nadzieję, że ono teraz ładnie wygląda. Oczywiście przed tym, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Wiem, że te filmy z Nowego Rozdołu bardzo wam się podobają. To jest taki powrót do lat 90. dla niektórych, tych czasów młodości, tak jak dla mnie. Więc pokażę wam co i jak, będzie na pewno fajnie. Więc cieszę się, że mogę znowu tam pojechać. Stwierdziliśmy, po co mamy siedzieć we Lwowie. We Lwowie wszystko wiemy, wszystko znamy. Jest bardzo gorąco. Więc uciekamy do Nowego Rozdołu. Tam będzie tak chłodniej, tam jest już dużo... Już jest tutaj, wyjechaliśmy tylko ze 26 stopni. A tam naprawdę było 32 stopnie, więc było naprawdę grubo. Serio. Ewie już jest zimno. Ewa 26 stopni, to już jednak to już jest temperatura, która ją nie satysfakcjonuje. Ale jak jest 32, chodzi mi się, o Boże, to nie wytrzyma. No klasyk. Idziemy tutaj, przy jeziorku jest takie miejsce. Zobaczcie, tak jak kiedyś wam pokazywałem na jednym z vlogów. Tutaj jest takie, widzicie, można czebureka zjeść, a tutaj obok. Zaraz tutaj wrócimy, po prostu musimy pojechać sprawdzić coś na Wi-Fi, a tam jest jeziorko i zaraz wam to wszystko pokażę. No, ale zaraz też walnie bardzo mocna burza. Nie? Jebnie. Pokaż teraz to jezioro. Teraz już nie wrócimy tutaj? No jak będzie burza? No to wrócę nad jezioro, zobaczcie. Tam jest jeziorko. Zaraz przyjdziemy tam, spokojnie. Co ty, z cukru jesteś, kochanie? Ewa jest taka, wiecie. Pokaż jaka ty jesteś. Wow. Mysza, myślałaś kiedyś, że będziesz do Nowego Rozdołu przyjeżdżać? New Rozdoł City. Dobra, lecimy do Rolexa. Chyba, że tutaj może, w tym. Chodź tutaj, wyjdziemy. Dawaj tutaj wyjdziemy, podjedźmy tutaj. Słuchajcie, jak ja tutaj mieszkałem, to taki market jak tutaj za nami, to było marzenie. Ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz do Warszawy i zobaczyłem, że jest tak, że samoobsługowy sklep, to myślałem, że wszystko jest za darmo. Naprawdę, miałem coś takiego w głowie. Nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, ale teraz właśnie chciałem o tym wspomnieć. No, taka była sytuacja, że jak przyjechałem, to wydawało mi się, że jestem... Że to wszystko za friko jest, że wiecie, że mogę sobie wszystko wziąć, no, ale bardzo śmieszne to było, no. Hej. A u nas są zwykłe sklepy, gdzie wchodzisz, cały czas lada i obsługują. I tak to właśnie wygląda. Nie wiem, dlaczego jest tak ciemno. Czy to jest kwestia światła, że jest tak ciemno na dworze? Chyba tak. Nigdzie nas tak nie wytelepie, jak w Nowym Rozdole w drodze na Barwino. Są takie dziury, ja wam pokażę, poczekaj. Tam masz po prawej stronie. No wiem. Tak coś mi dom ma, tu. O, tak wygląda ta droga. Dom ładny. Tutaj? Wow. To jakiś kolejny chyba dom. Kurde, kiedyś tego w ogóle nie było. Ja tą drogą jadę pierwszy raz od 20 lat. Serio wam mówię. Pierwszy raz od 20, może jeden nawet lat. Śmiem nawet powiedzieć 22. Wow. Jeszcze BHD, tak. Ale ładny domek. Ładny no, bardzo ogród. Ładny. To znaczy nie ogród, tylko ten. Ładna brama. Brama. Kurczę. Jura, ja nie wiem. Może się przeprowadzamy tutaj, co? No na pewno. No na 100% już jestem. Ale to trzeba, kurde. Ciekawe, czy jak gdybyśmy na przykład urwali koło i zadzwonili tutaj na SOS-a. No musieliby przyjechać. To ciekawie, gdybyśmy na nich czekali. Dwa dni. Żeby zasnęli w tym samochodzie, zamieszkalibyśmy w nim na te dwa dni. Obczajcie te dziury. Ja Jezu, Mysza, uważam, to jest bardzo głęboka. Nie wiem, czy my tu wjedziemy, Jura. Wiedziemy, Żygulka jechała, Mysza. Co to jest Żygulka? A ja stąd wychodziłem zawsze z mamą. O stąd Jura wychodził z mamą. Zawsze chodziliśmy na to jezioro. Jak było tylko weekend, to się szło na to jezioro i się kąpało. Strasznie was teraz pewnie głowa rozboli od tego trząchania, ale naprawdę tu jest hardkorowo, nie da się inaczej. Ale widzisz, daje radę? Daje radę? Mógłbym na Dakar jechać? Koniec tym samochodem. Dużo domów jest niedokończonych tutaj. Mhm. Widzisz? No bo ludzie mieli kasy i nagle nie mają kasy. Ale już jesteśmy blisko. Ale zobacz, tak jak piękna zieleń jest w ogóle, nie? Uważaj, bardzo duża dziura po prawej stronie. Widzę. Jedziemy lewą stroną. Kiedyś taki żarcik był, jedziesz sobie dziurą, a to nagle asfalt.
To właśnie to. O kurde, nie znałem tego. Nie znałem tego. Ja pierdolę. Powiem wam, że się czuję naprawdę na jakimś Dakar. Bez hitu. Boże, nasz samochodzik. Ale myślę, tutaj przyjeżdżałem żygulki i one jeżdżą normalnie. Nic się im nie dzieje. No co ty? Jura, ja nadal nie wiem, czy to jest żygulka. Żygulka, Łada. Łada. Widzisz, to jakiś taki był znak, że Barwinek, że coś tam. To jest cały taki kompleks ogromny był. I tam moja ciocia na przykład jeździła. Uważaj, bo tu będzie, o matko, wymijanie. Ale mogliby tą drogę zrobić bez kitu, bo to aż kurde wstyd. Szczególnie, że ja Polkę wiozę. Co to za różnica? To taką drogą jeszcze nie jechałaś, kochanie. No nie. No w Polsce takiej drogi, no może gdzieś tam na wsi, ale my jesteśmy stosunkowo blisko miasta. O Boże. Mówię, ja się tutaj czuję, że on wjechał tutaj, myślę, to my nie wiedziemy. Mamy nasze 4x4. Jeszcze kurde, mamy wysoki ten samochód, to naprawdę jest wysoki. To jedzie Łada, mój samochód. I masz Ładę. I też wiem. Jak? Żygowinka? Żyguli. Żyguli, ja, sorry. Żygowinka. Tak. Ale on, zobacz jak on. Weź, on slalomem. Zobacz, a my co robimy? Też slalomem trochę jedziemy. Niesamowite, a wiecie, że dzisiaj we Lwowie widzieliśmy nową Ładę? Oni jeszcze jej produkują. No, w Rosji, to jest rosyjski samochód. Zobaczcie, jaka Łada ładna. O, jaki dziadziunio. Dziadek sobie jeździ. Zobaczcie, cały czas naprawia i cały czas jeździ. Tyle lat, ten samochód ma pewnie 60 lat. Nie no, 40 na pewno ma. I co to jest ten kompleks? Nie no, to nie tak. Ci pokażę. Ludzie goli. O matko. No bo ludzie byli na... Ja pierdzielę, miałeś rację. Myślałam, że ty mnie naprawdę prowadzisz na taki staw. Tu się coś dzieje, słuchajcie. Widzisz, ten, zobacz, masz skały. Tu się coś dzieje, tu jest ładnie. Nie masz skały. Kurde, a tam masz kompleks, kurde, a tego kompleksu już chyba nie ma w ogóle. Tego kompleksu już nie ma w ogóle. O Boże, to jest to? To jest jezioro, no. O kurde. Zobacz. Chciałam wam powiedzieć, że byłam przekonana, że tu będzie jakaś restauracja, że ten... Tutaj nic nie ma. Prosecco się napije czy coś. Patrzcie, pokażę coś. Jura, chciałam ci tylko powiedzieć, że godzinę temu powiedziałam ci, że a może się wykąpię w tym jeziorze. No way. Nawet gdyby, no nie wiem, żadna siła by mnie nie zmusiła. No idę, idę. Będzie fajnie. Powiem wam, że dla mnie to jest ogromne przeżycie. Naprawdę, dawno mnie tutaj nie było. Jak? Ja tutaj nie byłem 20 lat gdzieś. Serio. Tam są zawsze te łódeczki i wiesz, że ludzie niektórzy, przepływali to jezioro stamtąd dotąd? Pław? Naprawdę. Chodź, zobaczymy, coś ci pokażę fajnego. Chodź. Ja kochana przed reakcją mojej narzeczonej, bo ona... To jest bardzo ładne. Bardzo ładnie, nie? Zobaczcie, tam sobie robią ktoś, tam zawsze robili grilla ludzie. I ten, zobaczcie, co robi ktoś sobie grilla. To są te lasy dookoła. Tam był ten kompleks kiedyś, tam. Tam, gdzie jest ten domek. Ktoś zaczął coś budować. Ten kompleks jest tam, zobaczcie. Tam z tyłu wystaje kawałek budynku. O, widzisz, tam ludzie skaczą. Wskoczył do wody. No, chodź ci pokażę coś. Ja chodź ci coś pokażę. On wskoczył, widziałeś? Wiem, chodź ci coś pokażę. Chodź. Krzyczą tam. Oni pijani są. A jak? Oni na rąbanie tu wskakują. A jak? No niebezpieczne, ale... Ale prawdziwe. I tam się rozkładało zawsze te, tam. Ale to w ogóle, chcę powiedzieć, możesz zrobić zdjęcie na ten zieleń, to wygląda jak Chorwacja. Tak, no. Taka zieleń, nie? Ja ci coś pokażę fajnego. Tam się właśnie tak jak ta pani rozkłada, o tam. No. Się rozkładało normalnie ten ręczniczek i opalałeś się. Tutaj całe miasto przychodziło, słuchajcie. Pokażę wam fajny wodospadzik, chodź. Chodźcie, pokażę wam coś. Chodź. Zobacz, patrz tam. No spójrz, spójrz tam. Tam się ryby łowiło kiedyś, tam wchodziłem na dół. Tam się ryby łowiło, tam było dużo ryb, zobacz. To jest drewniane wszystko pod nami. I teraz chłopaki tutaj będą chyba skakać. Gdzie oni będą? Nie wiem, gdzieś tutaj. To jest płytko. Nieźle, co? No. Ale fajnie to wygląda, ogólnie fajnie. No i tam było, zobacz, tutaj jest napisane w ogóle. Baza wypoczynkowa. Kasztan, prywatna terytoria. Kasztan, i ty jesteś moim kasztanem. Kasztan. I ty moim. Patrz, baza wypoczynkowa, kasztan, prywatny teren, prochodzić i projazd zabroniony. Czyli baza odpoczynkowa, kasztan, prywatny teren, to wszystko jest prywatny teren i wjazd zabroniony. A tam jest wodospadzik, zobaczcie. Tam sobie woda. Ale ładnie. Tam sobie woda płynie. I to wszystko było tak samo jak jest teraz. Identycznie. Naprawdę. Ale zabronione jest kąpać się tutaj. Sztuczny, ale zobacz jak ty, zobacz. One się ledwo trzymają te. Tutaj, te zapory. Jak ci się podoba? Tam pan stoi goły, widzisz?
Ale powiem ci, że super tutaj przyjechać, naprawdę. Tutaj jest zabronione kąpać się, ale ludzie się i tak kąpią. Bez różnicy. Zawsze bałem się, że tutaj wpadnę. Ja szybko będę szła. Zobaczcie, jak pobiegła. I te samochody normalnie po tym moście przyjeżdżają. Tam ludzie mieszkają, zobacz, tam mają swoje domki jakieś. Tam mówię, tam widzisz, tam ognisko się pali, spójrz, tam. Tam ludzie sobie szaszłyk robią. Szaszłyki, rybki świeże. Błyska się. Błyska się? Spierdzielamy. Spierdzielamy. Ale naprawdę cieszę się, że tutaj przyjechałem. Nasz samochód jeszcze w takim miejscu nie był. Takim miejscu... jak on wygląda tutaj. Chodź, jedziemy po ten, bo ktoś jedzie. Więc musimy szybko uciekać. Jedziemy zaraz do miasta, żeby napić się piwa i zjeść tarańkę. Ale to jest bezalkoholowy, więc na łzaczku. Fajnie tutaj przyjechać. A poza tym, to dla wszystkich, którzy chcą dzwonić na policję, żeby przyjechała na piwa, to mamy w samochodzie alkomat. Tak jest. Więc proszę. A jak wypije piwo i cokolwiek zje, to ma 0,0. Tak, ostatnio robiliśmy nawet test, że miałem 0,0. Trzymaj. Nagrywa się. To się kameruje. Patrz, wchodzą do wody, widzisz? Matko, oni wchodzą. Ja pierdolę, no, skoczył. Zjechał. O Boże, oni pływają w tej wodzie. No. Jura, to jest niebezpieczne. Czemu niebezpieczne? Nie wiem, wydaje mi się, że jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj tyle ludzi umarło. Pływało. Ja myślę, że tutaj umarło, tyle ludzi też już umarło. Tutaj dużo się ludzi utopiło. To są trupy na dnie. Nie no, wyłowieni raczej ludzie są, wiesz? Trupu to raczej tutaj nie ma. Myślę, że są. To jest takie idealne miejsce, że chyba kogoś zamordować, to żeby tutaj wyrzucić zwłoki. Super Ewa, naprawdę. A nie? No nie. Kto tu się zorientuje? Teraz idziemy nad kolejne jeziorko. Nowy Rozdów leży nad chyba trzema jeziorami. Jeszcze jest jedno. Ja chciałabym do restauracji. A do jakich chcesz? Jakich, żebym mogła usiąść napić się jakiegoś dobrego wina. To dobrego wina, to ja tam nie wiem, czy ty tutaj się napijesz akurat. Albo aperolka na przykład. Jak sobie sama przywieziesz. Spojrzy. Ale te skały tutaj fajnie wyglądają, co? Weź pokaż te skały jeszcze. No w kamerze, aha. Super kochanie, że w kamerze widać. Dobra, zobaczcie. Są takie skały. Takie skały są. Co tam jest myszą napisane? Kupać się na plaży. Zabronione kąpać się na plaży. No na plaży to by się było ciężko kąpać. Byliśmy nad jeziorem, teraz wróciliśmy do lokalu. O, tutaj w tym lokalu jest tylko piwo, którego nienawidzę, nawet nie ma Coli Zero. No. Nie wiem, jak jakaś po prostu księżna daje. Nawet nie ma Coli Zero, Boże. Wiecie, o co mi chodzi, jestem wybredna. A ja sobie zaraz jem, czy bureka? Ale Jury mi kupił małe proseczko i kubeczek i idę po prostu wejdziesz, ze swoim. Tak jest. Dobra, lecimy. A czubórek to jest to, co ostatnio zalazł, tak, mu jadę tak, pierwszy tak, raz? Tak, tak, tak. Chyba to... ulubione potrawy. Co? Moje ulubione potrawy. Ja wiem, ale Zoli bardzo smakowało. Zobaczcie. Ryba suszona, tak zwana tarańka. Czyli zaraz zamawiamy i będziemy jeść. I piwko. Kwas jest, piwo, to jest wszystko. I tutaj widzicie, tutaj macie suszoną rybkę, już mięsko samo wysuszone. A czy burek jest na oleju? Jest na oleju robiony. To jest taki pieróg. Pieróg, taki na oleju. No ale bardzo dobry jest. Ja chodzę o to, żeby po prostu tę tarańku jakąś. A tak, tak. Na was nie chcę ryby cieluj, tylko że chcę samo miasto. Bo mi nie chcę. A tutaj co je, to? A to jest maleńka. A to jest maleńka rybka, tak? No to ja taką maleńką chcę. Zobaczcie, to jest taka malutka rybka. Tutaj jest taki suszony kalmarek. No, to jest mała rybka, którą trzeba odrzeć ten i sobie jemy z piwkiem. I jeszcze robi się dla mnie. Co? Czeburek. O, i mamy kalmar. Suszony. Kalmara akurat lubisz, kochanie. Kalmara akurat lubisz, jadłaś już. On taki słodziutki jest. Zaraz sobie nie padać deszcz. To chodź tam sobie usiądziemy, co? Na tej wyspie już chyba opowiadałem kilka razy. Łowiłem ryby. I stąd płynąłem, bo to jest najkrótszy odcinek, na wyspę z chlebem w zębach. Ewa, jesteś szczęśliwa, co? Zimno jak cholera. Jakie zimno, jest cieplutko, 25 stopni. No, zimno, wiesz, jaka jestem, gęsią skórką. No i tutaj widzicie, tam sobie położone jest miasto. Tutaj jest, wiecie, tutaj jest całe jeziorko. Jak chcesz, to możemy pójść do Rolexa później na jedzonko. No nie, no już w Lwowie pewnie zjemy i tak się umówiliśmy. No dobra, okej, okay, dobra, to ja sobie jem, nagrasz mnie. Ja dzisiaj po tym McDonaldzie nic nie zjadłam, generalnie. No. Zobaczcie, właśnie się jął obiak, to jest kalmar, taki suszony, już mówiłem. Tak, proszę. To jest mała rybka, ona jest najwygodniejsza w obieraniu.
zabieramy. Ci nie pozwolę dotknąć kierownicy po tej rybie. Umyję sobie, pójdę. Dziękuję, mamo, że mi nie pozwalasz. No gdzież, potem będzie mi śmierdzieć w samochodzie rybą. Nie będzie śmierdzieć. Pachnie, zobaczcie. Obieramy. Najlepsza przekąska. I zdrówka. Bezalkoholowe oczywiście, bo było. No, panie kochane. Dużo klasno mówisz. Żyć nie umierać. Dziękuję. Dziękuję. O. Dobre. To wygląda nawet nieźle, spróbuję. No Zoli się trzęsły uszy, jak to jadła. Tak? Zrobię bożyki dobre. No. Dobięska się tam dobierz. A tu jest dopiero. No. Dobre? Mówiłem, że pyszne. Fajne, co? Chcesz teraz jeść, tak? Rozumiem. Jak zawsze, no to jest klasyka. Zawsze mówię fu, fu, fu. Tego nie chcę, ale później zje. Dobra. I szamiemy i uciekamy z tym, bo zaraz będzie tutaj bardzo, bardzo burza mocna. Tego nie widać tutaj, ale naprawdę idą chmury takie czarne, zrobiły się tak pochmurnie, tak ponuro tutaj, że trzeba zaraz stąd uciekać, nie? Aha. Słuchajcie, tak teraz łupnęło, że to jest w ogóle jakiś szok. Uciekamy do samochodu i jedziemy do Lwowa. Z powrotem. No, uciekamy. Cofam wszystko, co powiedziałam. Ten czubrek był naprawdę dobry. Bardzo dobry, nie? To ja mówię, to się... Jezu, Jura, uciekajmy. Zola się tak nim zajadała. Dobry był. Dobry był. A Ewa tak samo gadała. O Jezu, znasz mnie. Gadała, że nie dość. Wiesz o tym, że ja... I zobaczyła i powiedziała tak. Dasz mi spróbować? Dobra, znasz mnie, ja mam pierwiastek w sobie księżniczki, ale też takiej swojskiej dziewczyny. Swojska dziewczyna? Więc czasami pomarudzę, że mi coś nie pasuje, że tego się nie napiję, tego nie zjem, to jest niedobre, ale... Ale w końcu zjesz. W końcu zjem, no. To prawda, dobra. W ogóle to już jest znowu koniec dnia. No, 19:50. Mieliśmy iść do Lumpaxów i cały czas jesteśmy już za późno, bo codziennie jak wstajemy, to zanim zmontujemy filmy, to jest tak, 16. Bo ty masz daily jeszcze, tak? Więc masz, to jest w ogóle... Jeśli chcielibyście sobie, jeśli wam się nudzi, to możecie zawsze wchodzić na Ewy kanał, bo Ewa na kanale ma praktycznie z każdego dnia film. No bo kurczę, wiecie co to jest u mnie, także ja lubię to robić. To nie jest tak, że to nie ktoś wymuszony. Do mnie napisał, a ty nie chcesz sobie odpocząć na wyjeździe, ale każdy wyjazd tak wygląda. Tak. Ja już się przyzwyczaiłam, ja nie wiem, czy ja bym umiała pojechać gdzieś i nic nie nagrywać. Ostatnio się zastanawialiśmy, jak to będzie, jak pojedziemy na podróż poślubną. Ale tam sobie powiedzieliśmy, że tam sobie trochę odpoczniemy, nie? Tak, odpuścimy już. Ale na pewno nagramy dla was, jak się... Bo wiecie co, bo to nie jest kwestia nagrywania, tylko to jest kwestia montażu. Tak. Nagrać to można sobie spokojnie. My możemy, nagramy sobie na pewno filmy, ale... Ale na ten czas zatrudnimy jednak montażystę. Na przykład. Kurde, ja o tym myślę, bo mi naprawdę montaż zajmuje tyle czasu. Dobra, lecimy. Daj buzi. Fajnie, że ze mną przyjechałaś, nie? Jura, no jak mi będziesz chciał zabrać na jeszcze jakąś wieś, to wiesz, że ja. Jesteś otwarta. Nie jesteś zamknięta na takie... Jeans podarty, założę torebkę Pinko i lecimy. No, a no, w torebce Pinko nad jezioro? No naprawdę. I don't know.